Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dzisiaj ogromny zestaw Skady, największy jaki do tej pory miałem w rękach i jest to Humvee. A czymże jest Humvee? No Humvee to jest taki protoplasta Hammera, bo zanim Hammer trafił do takiego powszechnego użytku i zaczęli nim jeździć raperzy oraz pudzian, no to wcześniej był taki w wersji tylko i wyłącznie wojskowej, chyba od 79 roku produkowany. No i Skady teraz pojawił się z prawie 4000 elementów w zestaw, jest naprawdę ogromny, można go zmotoryzować. Zastanawiam się, jak taki kolos jest w stanie jeździć, bo nie ważyłem dokładnie tego kartonu, zaraz go wam pokażę, ale według listu przewozowego on ważył około 7,5 kg razem z kartonem i z instrukcją, czyli powiedzmy zestaw może ważyć jakieś 6-6,5. Katalogowo on kosztuje $350. Nie wiem, ile jeszcze wyniosą wszystkie opłaty związane z VAT-em i opłatą celno-skarbową, dlatego że przyjechał do mnie FedExem. A FedEx przywozi paczkę, a następnie po około 2 tygodniach dostajecie powiadomienie, że zalegacie z płatnością i nie zapłaciliście, i wtedy się dowiadujecie, bo na fakturze widnieje kwota. Strzelam, że to może być około 300 paru złotych, bo tyle pewnie wyniesie VAT, plus ewentualnie opłata celno-skarbowa, która może wynosić od kilkudziesięciu do pewnie 100 paru złotych. Więc różnie to może być. Może się okazać, że będę musiał 5 stówek za to zapłacić, no ale dobra. Jak jego w ogóle obklejony jest jakimiś takimi naklejkami z numerami, nie wiem co one oznaczają. Może to jakaś loteria jest. Jest! Żeby mi zaraz nie spadł na głowę. Tak to wygląda. Nie wiem, czy pokazywałem większe pudełko na kanale, bo on naprawdę jest potężny. Bardzo fajnie działa z tego, co widziałem, bo mamy tam tą taką obrotową wieżyczkę, można z niej strzelać i to strzelać z poziomu tyłu, dlatego że dźwigamy sobie klapkę i tam są takie przekładnie, możemy sobie to poprzekręcać, popstrykać. Długość 52,6 cm, 21,2 cm wysokości, skala 1,8, czyli tak jak Bugatti Chiron, jak Lamborghini Sian i 3935 elementów. Zawieszenie wygląda na całkiem sensowne. Też się będę zastanawiał, czy po zbudowaniu znowu on nie będzie troszeczkę przez tą masę siadał, dlatego że mamy tutaj wysoki prześwit, mamy dość wysoko zawieszoną całą budę tego samochodu. Lambo czy Chiron były dość niskimi samochodami. Tutaj może być, tak wiecie, taki nacisk dość duży, ale ogólnie rzecz biorąc wizualnie wygląda świetnie. Tak na pierwszy rzut oka, jak miał go zestawić na przykład z Defenderem, który ok, jest dużo mniejszy, to wizualnie ten mi się podoba zdecydowanie bardziej, plus opcja właśnie zamontowania lub zdemontowania wieżyczki też jest całkiem spoko. No, to zobaczmy, jak wygląda pudełko. Z tego, co też widziałem, w środku mamy więcej niż standardowe te dwa kartony, takie ładne, laminowane odkady. To co, idziemy na stół. Ale to jest kolos. Pudełko jest tak duże, że musiałem odsunąć się ze statywem, żeby je pokazać. No i tak, jeśli chodzi o to główne ujęcie, to możecie sobie zobaczyć oczywiście, jak to wszystko wygląda już po złożeniu i troszeczkę sobie tak zwizualizować. Jeśli chodzi o wielkość, o skalę, ciężko chyba sobie to na ten moment wyobrazić, ale gwarantuję wam, że jest duży, bo jak patrzyłem na jakieś inne recenzje, na różne zdjęcia, to jest naprawdę kolosalny. Z tego względu, że długość jest właśnie podobna do tego, co widzieliśmy w Lambo, ale tutaj samochód jest zdecydowanie wyższy. Skala 1,8, tak jak mówiłem. Co to są za naklejki? Nie mam zielonego pojęcia, jest ich kilka, bo jest tutaj, gdzieś tam tak na bokach się pojawiają. Ale może odwrócę pudełko, tylko potrzebuję na to dosłownie sekundy, dlatego że nie mam zasięgu do niego, bo jest naprawdę piekielnie daleko, przez to, że jest duże. Istotna informacja, Humvee'ego można zelektryfikować. Tutaj macie informacje, jakie elementy są potrzebne do tego, żeby go uruchomić, żeby on sobie jeździł. Pytanie, jak tak duży i tak ciężki model będzie się poruszał, bo jeśli on będzie taki strasznie zamulający, no to myślę, że chyba lepiej go zostawić w tej wersji podstawowej. I teraz funkcje. Mamy tutaj oczywiście te wieżyczki, o których mówiłem. Są dwie z nich, mamy jedno działko i drugie. Jedno z nich strzela, drugie nie strzela. Tutaj możecie zobaczyć, jak wszystko się otwiera. Mamy oczywiście otwierane drzwi, mamy otwieraną maskę, mamy też otwieraną klapę z tyłu, mamy wciągarkę, którą widać tutaj. Tutaj też możecie zobaczyć, jak pracuje silnik. Tu jest pokazane zawieszenie, no i tutaj jest pokazany cały układ na schemacie, jaki jest w środku. Teraz otworzę pudło, ale znowu potrzebuję dosłownie chwili, żebyście mogli zobaczyć, jak pudełko prezentuje się od środka. A we wnętrzu pudełka znajdziemy 5 mniejszych pudełek. To jest taka pudełkowa matrioszka. Mamy w ogóle 3 rozmiary pudełek. Tutaj mamy takie prawie że kwadratowe, podłużne
w tej części na górze i na dole od pudełka centralnego i jeszcze bardziej podłużne po lewej i po prawej. Mamy logo Humvee, mamy tam logo Kady. Wyciągnę którejś z nich, bo też chcę się dorwać do instrukcji, która jest pod spodem. O, jest i ona. I instrukcja jest w ogóle podzielona na kilka sztuk. Z tego co widzę jest ich 5. Tutaj mamy też kilka naklejek, ale raptem 4. Mam nadzieję, że więcej ich nie będzie. O, jest i numer 5, więc też z tego wynika ile jest w środku instrukcji. Zastanawiam się gdzie mogą być koła, bo też chciałbym zobaczyć tak, żeby wam je pokazać. W tym pudełku ich nie ma. Może w tym, bo jest takie dość lekkie, a stosunkowo duże. Są felgi, o i są też opony, dobra, opona jest tej wielkości, tak skalując do dłoni możecie zobaczyć, że jest naprawdę konkretnych rozmiarów. Dobra, no to co, ja idę to składać, przyjemność będzie duża, aczkolwiek zakładam, że też potrzebuję naprawdę dużo czasu na to, żeby tego potwora poskładać, więc dajcie mi chwilę, bo wam to tylko tyle zajmie, mnie zdecydowanie pewnie kilka wieczorów, żeby też nie zajechać się przy składaniu tego modelu. O, tak to było, więc cierpliwości, znaczy ja jej potrzebuję, bo wy dosłownie za moment zobaczycie gotowego Humvee'ego. Ja naprawdę nie jestem w stanie użyć innego słowa, to jest absolutny potwór. Ten model wygląda świetnie i od strony konstrukcyjnej, i od strony wizualnej jest też częściowo zelektryfikowany. Pokażę wam zaraz takie opcje, które tutaj są ukryte. Można oczywiście zastosować napęd, on też może jeździć, to go czeka w przyszłości, ale na ten moment i tak kilka takich zmechanizowanych opcji się pojawiło. Zaraz wam to wszystko pokażę, bo można oczywiście obsługiwać zdalnie wciągarkę, można też obsługiwać wieżyczki. Ale jakie wieżyczki, zapytacie? Ano takie wieżyczki. Tutaj jest jedna z nich, a tak wygląda druga. Ta się obraca, a tamta się obraca i na dodatek strzela, bo ma tutaj po prostu strzałkę. I co do samego wyglądu, on naprawdę robi ogromne wrażenie przez to, że jest po prostu wysoki. To jest moja dłoń, tak dla porównania. I tak jak Lambo było duże, było w takiej skali, no to Lambo było dość nisko zawieszone. A tutaj Humvee jest naprawdę przeogromny. I może ja wam w ogóle na sam początek pokażę go też tak od tej strony. Tutaj mamy drzwi, które są otwierane na sprężynach i tak to wygląda w środku. Co do układu skrętnego, tak kierownicą nie pokręcimy, przez to, że ten samochód po prostu bardzo dużo waży, ale kiedy już go sobie dźwigniemy, to możemy sobie oczywiście kręcić. Napęd jest na 4 koła, więc tutaj też myślę, że jak on będzie już jeździł, to rzeczywiście będzie to wyglądało całkiem sensownie. W środku jest naprawdę masywnie zabudowany, tam jest cała masa klocków, więc tutaj jeśli chodzi o taki wygląd od wewnątrz, to raczej nie ma zbyt dużego komfortu, żeby tam coś więcej upchnąć i tak to też wygląda od przodu. On też jest piekielnie szeroki. No i tutaj jak widzicie mamy fotele, a w środku znalazły się też klocki. Mamy też oczywiście możliwość dźwignięcia maski. Mamy tutaj przede wszystkim bardzo duży grill i żeby maskę otworzyć, ściągamy te dwie zębatki, opuszczamy sobie grill i możemy dzięki temu już zajrzeć do środka. Maska się dźwiga i tak to wygląda od środka. Po pierwsze, są tutaj bardzo twarde sprężyny. One są według mnie przygotowane specjalnie na potrzeby tego modelu. Tak to wszystko wygląda. W momencie, kiedy oczywiście będziemy jeździć modelem, to te tłoki pracują. I tutaj rzeczywiście wszystko działa jak należy. I mamy naprawdę jeszcze te zębatki, wszystkie jak wydają ten trzask. Naprawdę świetnie to wygląda. No i jeszcze raz tak z bliska, żebyście mogli zobaczyć, a ja kręcę. Jeszcze zobaczcie, jak to wszystko tutaj się obraca. O, tylko przednia oś przez ciężar, tak na dobrą sprawę, delikatnie się gdzieś tam wytrąca. Cyk. Domykamy, dźwigamy z powrotem grill. On jest naprawdę piekielnie ciężki. To jest chyba mój najcięższy model z klocków. I domykamy. Myślę, że gdyby postawić go koło Land Rovera, no to Land Roverowi byłoby wręcz smutno. Tutaj jeszcze mamy wycieraczki, one nie są funkcjonalne. Oczywiście one nie zostały zmechanizowane. Żeby nie było, pokażę wam go też z drugiej strony. Naprawdę piekielnie ciężko go się tak na takim zasięgu obsługuje. Dźwigam tutaj z powrotem, cyk, cyk, cyk. I tak to wygląda. Możemy oczywiście też dostać się do tyłu. No i jeśli chodzi o tył, on wygląda w ten sposób. Tak go dźwigniemy. Tutaj jeśli chodzi o zabudowanie, wszystko jest naprawdę świetnie spasowane i co istotne, jak sobie może przypomnicie, w Lambo było tak, że mieliśmy różne odcienie koloru.
tutaj wszystko jest w idealnie takim samym kolorze. W ogóle nie wiem, jak Kada to zrobiła. Lego ma z tym problem, a Kada nie ma. No dobra, co mamy w środku? Po pierwsze, tutaj, tak jak mówiłem, on jest delikatnie zelektryfikowany. A tutaj mamy taką przekładkę czterech funkcji. Te cztery funkcje to jest obracanie wieżyczką, strzelanie wieżyczką, blokada dyferencjału i wciągarka. I jeśli chodzi o obsługę tego wszystkiego, to naturalną rzeczą jest, żeby obsługiwać wieżyczkę, trzeba wieżyczkę zamontować, czy też właściwie ową. I robimy to w ten sposób, że no, musimy sobie to wypchnąć. O! I wyciągamy ten element dachu. I będziemy sobie montować wieżyczkę. Zamontujmy może tę strzelającą, bo to ona jest ciekawsza zdecydowanie. Cyk, wieżyczka jest zamontowana. Ja w takim razie włączę sobie i zaraz znajdziemy odpowiedni tryb, żebyście mogli też zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tylko będę musiał oczywiście znaleźć odpowiedni bieg. Jeszcze to obniżę, żebyście mogli zobaczyć, jak to się wszystko przełącza. Można to obsługiwać właściwie z zewnątrz, więc mogę to obniżyć. Dobra, to jest strzelanie, więc przełączę to chyba o 2 i tutaj będziemy mieli obsługę wieżyczki. Dokładnie, dźwigam z powrotem i możecie zobaczyć, jak wieżyczka się obraca. Bumperami sobie tu sterujemy i ona oczywiście się obraca, cyk, w jedną stronę, w drugą stronę. Szczerze, zarąbisty patent. I teraz, żebym sobie nie wybił oka, to ja się odsuwam i będę strzelał. O, widzieliście, jak wystrzeliło. Dobra, zmieniamy z powrotem na obracanie. I tak samo jest dokładnie z tą wieżyczką. Tutaj mamy takiego minigana. Jak możecie zobaczyć, tak wygląda napęd. No w momencie, kiedy będziemy tym obracać, to ona będzie się kręcić i będzie oczywiście tutaj imitować niby taki strzał. Co do obsługi wciągarki, też wam pokażę, jak to wszystko działa. Tylko muszę teraz złapać tryb, który ma być odpowiedni. O, całkiem nieźle. Udało mi się to za pierwszym razem. Przełączyłem tryb i możemy zobaczyć wyciągarkę i tutaj ona, jak widzicie, wszystko się kręci i luzuje się ten sznureczek, tylko muszę obrócić znowu samochód, żebym wiedział, jak to, gdzie tutaj to się znajduje. Dobra, odpinam i oczywiście możemy sobie to poluzować. Tempo jest dość wolne, ale szczerze mówiąc i tak całkiem sensownie to działa i nawijamy z powrotem. Bardzo płynnie to działa, tutaj w ogóle nic nie przeszkadza i spasowanie elementów jest naprawdę świetne. W ogóle mam wrażenie, że z modelu na model jest o wiele lepiej i przyznam szczerze, że Kada mnie coraz bardziej zaskakuje, zadziwia, bo to jest naprawdę świetna konstrukcja i przyznam szczerze, że ten model mnie trochę przerażał przez to, że jest taki wielki, że jest taki ogromny. Ale tak na dobrą sprawę, to on jest imponujący. I dźwigniemy sobie to jeszcze raz. Przełączę z powrotem na obrót wieżyczki. A to nie, to mamy strzelanie. I cyk. I z powrotem sobie oczywiście wieżyczkę możemy obracać. Kurczę, no czy to nie wygląda świetnie, kiedy mamy jeszcze taki napęd i wyobraźcie sobie, że jeszcze można tutaj wrzucić więcej silników i on po prostu będzie jeździł z napędem na 4 koła. Muszę to stestować, bo naprawdę jestem tego ciekawy, ale naprawdę ja się jaram tym modelem niesamowicie, bo on jest po prostu przeogromny i wygląda po prostu świetnie. Czy Humvee jest wart uwagi? No myślę, że to jest pytanie retoryczne. To jest naprawdę świetny model. Jeśli kręcą was takie klimaty militarne i chcecie mieć ogromny model, który jest zaawansowany technicznie, który świetnie też wypada pod kątem funkcji, to jest model dla was. I nie odbierzcie tego źle, fani Kobi w szczególności, ale jeśli fani Kobi chcecie mieć super militarny pojazd, no to musicie sięgnąć po Kadę, nie ma innego wyboru, po prostu. Kobi czegoś takiego nie oferuje, ja absolutnie doceniam to, co oni robią, ale czegoś takiego nie mieli i ten model wypada świetnie. Szczerze, według mnie to jest chyba najlepszy zestaw z Kady, jaki do tej pory trafił w moje ręce i po prostu jest naprawdę świetny. Ja tutaj nie mam się za bardzo do czego przyczepić. Oczywiście można szukać wad i można szukać minusów, ale ja miałem ogromną frajdę z obcowaniem z tym modelem i daję mu najzwyczajniej w świecie ogromną piątkę z plusem. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć!